Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i na jedności Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. My, mieszkańcy Pucka, trochę przywykliśmy do corocznych uroczystości, świętowania zaświeceń polskich morzem. Być może nie ma w nas już tyle entuzjazmu co w roku 1920, gdyż niekiedy mamy wrażenie, że dziś morze nie tyle jest perłą, co dodatkiem w koronie Rzeczpospolitej. Dumni jednak jesteśmy z przodków naszych, Kaszubów, że pielęgnując polskość, przekazali Polsce morze. Na rynku miasta witamy odmiennie zacnych gości dzisiejszej uroczystości. Ja chcę wyrazić radość z Waszego przybycia. Witam przedstawicieli władz rządowych i samorządowych. Tu na ręce pani burmistrz Anny Włochniewskiej podziękowanie za rozmach, z jakim przygotowano trwające kilka dni uroczystości i gratulacje do zgromadzenia tylu mieszkańców wczoraj na tej wyjątkowej lekcji historii. Witam członków Ligi Morskiej i Rzecznej z panem prezesem Andrzejem Kulikowskim. Witam przedstawicieli służb mundurowych, poczty sztandarowe z całego kraju, pancerzy, delegacje. Tu w sposób szczególny delegacje z naszego partnerskiego miasta Sztajn w Niemczech. Witam dzieci i młodzież. Tu pozwolę sobie imiennie powitać uczniów szkoły podstawowej imieniem generała Fredera w Mariance, koło Mińska Mazowieckiego. Szkoła, jak w internecie wyczytałem, liczy 98 uczniów, aż 23 uczniów przybyło na uroczystości. Gratulacje na ręce pani dyrektor. Witam odwiecznych gospodarzy tych ziem Kaszubów, zrzeszonych w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Oni pielęgnowali pamięć o tym wydarzeniu i o generale Halerze, nawet wówczas, gdy był to temat zakazany. Na koniec witam wszystkich kapłanów wraz z księdzem biskupem Wiesławem. Witając kapłanów, w sposób szczególny wspomnę mojego sąsiada, księdza Piotra Pasterskiego. On dzisiaj ma 50. urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Ksiądz biskup nie pierwszy raz jest w Pucku, ale pierwszy raz przewodniczy tym uroczystościom. Dzieje się to w okolicy pierwszej rocznicy konsekracji biskupiej. Prosząc o sprawowanie najświętszej ofiary w intencji ojczyzny i ludzi morza, składam jednocześnie najlepsze życzenia na dalsze lata posługiwania. Abyśmy w tej ofierze Chrystusa i Kościoła mogli z godnością uczestniczyć, najpierw przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, jeśli mogą wśród mnie zaniechali. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to kocham Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
sądzisz całym światem, przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą Ojczyznę. Niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Bóg rzekł, niechaj się zaroją wody, odroił istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią. Pod sklepieniem nieba tak stworzył Bóg wszelkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zarobiły się wody oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór, poranek i dzień piąty. Potem Bóg rzekł, niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, gady i płazy i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich gadów i płazów. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim gadem i płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad każdym gadem i płazem. I rzekł Bóg, oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmą, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu. I dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia. Będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu siódmym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym,
tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Oto Słowo Boże.
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczennych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jako umywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przekazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich: umiecie dobrze uchylać przykazania Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: czcij ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie: jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co ode mnie miało być wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca i dla matki. I znosicie słowo Boże przez wasze tradycje, którąście sobie przekazali. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Oto słowo Pańskie. Świadomością i wolnością. Te duchowe dary wyróżniają
świecie widzialnych stworzeń. Dzięki nim człowiek może poznawać prawdę, dokonywać odkryć, obnażać cywilizacyjne dobra, tworzyć piękno, prowadzić dialog z drugim człowiekiem, a także z Bogiem. I tak wywyższonemu w hierarchii stworzeń człowiekowi Bóg powierzył świat, aby z niego korzystał, aby nim rozsądnie i sprawiedliwie zarządzał. Aby jednak tak zarządzać światem, to najpierw trzeba pamiętać, że świat jest darem, darem otrzymanym od Boga. A skoro świat jest darem, to trzeba też pamiętać o wdzięczności za ten dar. Dzisiaj właśnie jesteśmy tu, aby dziękować Bogu za naszą ojczyznę, a zwłaszcza za morze, które jest jej niezbywalną częścią. Ojczyzna to dar dla nas niezwykle cenny. O wartości tego daru mówi historia, zwłaszcza ten smutny jej rozdział, gdy przez nasze narodowe wady i lekkomyślność ten dar na długie lata utraciliśmy. Dzisiaj cieszymy się niepodległą, okupioną krwią i wielkimi ofiarami złożonymi przez naszych przodków. Mam nadzieję, że towarzyszy nam głęboka świadomość, że ojczyznę naszą zrodziło chrześcijaństwo, a w czasach historycznych zamętów to chrześcijaństwo pozwoliło jej przetrwać i pozwala nadal trwać. To wiara Chrystusa, pielęgnowanie ewangelicznych wartości włączyło Polskę w nurt kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, z której wyrosła też Europa. To z inspiracji chrześcijańskiej narodziła się tożsamość, kultura i cywilizacja naszego kontynentu, czego świadectwem jest cały dorobek patrystyczny, dorobek średniowiecza, renesansu, baroku, architektura, malarstwo, muzyka Palestryny, Szymanowskiego czy Bacha, literatura Petrarki, Dantego, wielkich mistyków. Także powstanie uniwersytetów i szkół zawdzięczamy inspiracji chrześcijańskiej. A kiedy na przykład chcemy poznać historię jakiegoś miasta, to zwiedzamy najpierw katedrę i kościoły. Jak na przykład, gdy chcemy zapoznać w pełni historię Buska, to nie można pominąć tej świątyni, która powstała w XIII wieku, a która jest wymownym świadkiem wydarzeń, jakie rozegrały się nad Polskim Morzem. Tu modlili się też polscy królowie, wypraszając Boże błogosławieństwo dla ojczyzny, której jakże cennym bogactwem jest morze. Cała kultura europejska i zarazem polska, kultura, z której jesteśmy dumni, jest przesycona wiarą w Boga i wolą respektowania Jego praw. To chrześcijaństwo dzięki otwartości na inne kultury zachowało dorobek filozofii greckiej i ekonomiczno-prawnym Rzymu. To znane dziedzictwo grecko-rzymskie chrześcijaństwo oczyściło z tego wszystkiego, co godziło w życie i godność człowieka, jednocześnie upogacając to dziedzictwo duchem Ewangelii. To chrześcijaństwo daje integralny obraz świata. W tym obrazie nie ma rozdźwięku pomiędzy naukami przyrodniczymi, a wiarą w Boże objawienie, bowiem poznawanie świata jest jednocześnie poznawaniem Boga. To chrześcijaństwo najpełniej zdefiniowało pojęcie godności człowieka. Wyznacznikiem godności jest Boży obraz, który nosi w sobie każdy człowiek, bez względu na wiek, status, pochodzenie. A sam Jezus, Boży Syn, utożsamia się z każdym człowiekiem, zwłaszcza doświadczonym przez los. Swym boskim autorytetem oznajmia, cokolwiek uczyliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Ponadto godność
wolność drugiej osoby wyznacza granice dla mojej wolności. Innymi słowy, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się godność drugiego człowieka. To chrześcijaństwo, będąc religią zbawienia, nadaje poczucie głębokiego sensu życia i każdego trudu podejmowanego dla dobra. To z tego poczucia rodzą się wielkie, szlachetne dzieła. Z tego poczucia wyłaniają się święci, wspaniali, ofiarni ludzie. To z ducha chrześcijańskiego wywodzi się idea solidarności, która skutecznie, w sposób pokojowy, przyczyniła się do wolności zniewolonej przez komunistyczny system wschodniej Europy. Z tego samego ducha rodzą się dzieła miłosierdzia, jakie podejmują wspólnoty Caritas w wymiarze parafii i poszczególnych diecezji. I gdyby nie bezinteresowna ofiarność ludzi wierzących w Chrystusa, to na przykład sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej nie byłby możliwy, a ta sama akcja podjęta w środowisku pozachrześcijańskim skończyłaby się po prostu fiaskiem. Trzeba o tym pamiętać, ile Europa, a tym także nasza ojczyzna, zawdzięcza chrześcijaństwu, a więc temu, co wniósł Jezus Chrystus przez głoszenie Ewangelii, przez swój krzyż i zmartwychwstanie. I zawsze, gdy Europa pozostawała wierna wartościom chrześcijańskim, to rozwijała się w pokoju. Ale gdy zapominano o tych wartościach, gdy do głosu zaczynały dochodzić niezdrowe ambicje, pycha, relatywizm moralny, wtedy zaczynało się dziać źle. Ale najwięcej nieszczęścia niosą ideologie, które zaczęto wymyślać w okresie po oświeceniu. Istotną cechą każdej ideologii jest to, że nie liczy się z prawdą obiektywną. Skutkiem każdej ideologii, której zwykle towarzyszą piękne, duszące hasła, jest zamęt i destrukcja. Zwróćmy uwagę, że w dobie oświecenia wymyślono najpierw pojęcie deizmu, w myśl którego uznano, że Bóg jest zbyt daleko, aby interesować się światem. Od deizmu był już tylko krok do ateizmu. I zrobiono ten krok, stawiając na ołtarzu miejsce Boga ludzki rozum, jak to zrobił Spinoza i następcy jego myśli. Następnie postawiono na ołtarzu miejsce Boga siłę woli, jak to uczynił Nietzsche i jego kontynuatorzy. W tych dwóch ubóstwionych władzach ludzkich zaczęto upatrywać zbawienie świata i sens życia. I tak ubóstwiony rozum ludzki i ubóstwiona siła woli stworzyły ducha bezbożności. W tym duchu zaczęto wymyślać nowe prawa. Wymyślono najpierw nowe prawo wolności, które filozof Bacon zdefiniował jako żądza bycia bez granic. W imię tego ducha odrzucono też Biblię, ale jej miejsce szybko zajęły inne księgi. Najpierw kapitał Marksa, później Majuna Wiklera. Ten duch bezbożności wkrótce zaczął zbierać swoje okrutne żniwo. Pochłonął miliony ofiar, począwszy od rewolucji francuskiej, przez pierwszą wojnę światową, rewolucję październikową i jej następstwa, drugą wojnę światową, wojnę bałkańską. I kiedy przyglądamy się historii, to dziwimy się, że wiek XX, pooświeceniowy i nowoczesny, stał się najciemniejszym ze wszystkich wieków, jakie zna historia. Oznaczał się w najwyższym stopniu pogardą Boga i Jego praw i pogardą człowieka. Stał się wiekiem kultury śmierci, a źródłem tego było odrzucanie praw Bożych, a wymyślanie nowych. Po II wojnie światowej początkowo podjęto próbę zjednoczenia Europy w oparciu o chrześcijańskie wartości. Jednakże te dążenia
chrześcijańskie odrzucić i podjąć odbudowę jedności Europy w oparciu o ateistyczny system. Nie ma tego, jeśli fundamentem będzie relatywizm prawny, a tym samym wartości moralne. Nie zbuduje się trwałych, silnych struktur życia społecznego, jeśli życie ludzkie nie będzie chronione od początku aż do naturalnej śmierci. Nie zbuduje się jedności Europy jedynie w oparciu o ekonomię, gdyż prawem ekonomii jest konkurencja. Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu nieustannie przypominał nam o wartościach chrześcijańskich. O tych wartościach przypominał nam w czasie głębokiej nocy komunizmu i w czasach, gdy do głosu zaczął dochodzić liberalizm i relatywizm wartości. W encyklice Centesimus Annus Jan Paweł II nie bez powodu napisał, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. A w pracy w latach 90. mówił, jeśli historyczna pamięć Europy nie zapuści swoich korzeni głębiej niż ideały oświecenia, jej jedność będzie miała powierzchowne i niestałe fundamenty. Dziś coraz wyraźniej widać, jak profetyczne były te słowa. Obecnie jesteśmy świadkami kolejnej ideologicznej fali, która zalewa Europę i nasz kraj. A jest to ideologia, która wywraca pojęcie małżeństwa i rodziny. Wywraca fundament normalnego i silnego społeczeństwa. Wyrazem tej ideologii jest między innymi uchwalona przed kilkoma dniami konwencja, która pod pretekstem zwalczania przemocy wobec kobiet podstępnie wywraca pojęcie małżeństwa i rodziny. Ta konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy, ale jej główną intencją jest zakwestionowanie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, by można było alternatywne związki uznawać za małżeństwo, a w konsekwencji zapewnić takim związkom prawo do adopcji dzieci. Ta konwencja dąży do wyeliminowania ze słownika pojęć rozróżniających płeć i stwarza sytuację, że już samo użycie nazw mężczyzna lub kobieta może być potraktowane jako wyraz przemocy. To się wydaje absurdalne, ale takie dalsze możliwości otwiera ta konwencja, która w swej istocie nie jest prawnym, ale ideologicznym aktem. Siostry i bracia, dzisiaj w rocznicę zaślubin Polski z morzem chcemy prosić Boga o powrót Europy do swych chrześcijańskich korzeni, o pokój, o mądrość dla tych, którzy uchwalają ustawy, o światłe oczy serca dla wszystkich naszych rodaków, aby do nikogo z nas nie odnosiły się słowa Chrystusa dzisiejszej Ewangelii, że ten lud czci nie tylko ustami, lecz sercem swym jest daleko ode mnie. Maryjo, Gwiazdo Morza, Królowo Rodzin, Królowo Polski, prowadź naszą Ojczyznę drogą prawdy. Módl się za nami. Spraw, by Ojczyzna nasza była nam droższa nad życie. Amen. To Boga, który jest naszym Stwórcą, Panem i Zbawicielem, zanieśmy nasze pokorne modlitwy. Panie Jezu, Ty powierzyłeś świętemu Piotrowi władzę kluczy. Wspomagaj naszego papieża Franciszka, naszego arcybiskupa metropolitę Sławoja Leszka, księdza biskupa Wiesława oraz wszystkich biskupów,
aby bezpiecznie mogli prowadzić łódź Kościoła do portu zbawienia. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty w swoim ziemskim życiu podkreślałeś wartość ludzkiej władzy rządzenia. Prosimy Cię, obdarz obfitym błogosławieństwem, sprawującym władzę i umacniaj Twoim świętym duchem wszystkich, którzy przyczyniają się do budowania dobra wspólnego całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty do grona 12 apostołów powołałeś ludzi pracujących na morzu. Wejrzyj na trud marynarzy, rybaków i stoczniowców oraz pomóż rozwiązać wszelkie troski i problemy ludzi, którzy swoje życie związali z pracą na morzu. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy Cię za wszystkich, którzy przyczyniają się do pielęgnowania patriotyzmu i tożsamości narodowej w naszym kraju i za granicą. Za wszystkich historyków, ludzi kultury oraz sztuki, aby w duchu prawdy wypełniali swoje powołanie i swoim zaangażowaniem, szczególnie wśród młodzieży, budzili poczucie odpowiedzialności za ojczyznę. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty oddałeś nas jako dzieci w opiekę swojej matce. Za jej stanowiskiem obdarz zmarłych na morzu oraz wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny, choć na różnych misjach pokojowych, łaską radowania się z Tobą Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty byłeś blisko uczniów brzegujących po morzu i wybawiłeś ich z wszelkiego niebezpieczeństwa. Bądź zawsze z nami pośród nawałów tego świata i obdarzaj je z bezpieczeństwem i pokojem. Ciebie prosimy. Boże, wraz ze swoim błogosławieństwem dla naszej ojczyzny i wszystkim naszym dobrym decyzjom i czynom, wysłuchaj modlitw, które w pokorze serca Tobie przedstawiliśmy przez Chrystusa Pana naszego.
módlcie się, aby pojęli waszą ofiarę, przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, bez naszej zasługi udzieliłeś nam Twoich darów. Składamy Tobie ofiary uwielbienia i pokornie prosimy, abyśmy ich używali na Twoją chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Naszym biskupem Sławojem Leszczyk,
biskupem Wiesławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkim i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
na nim pomagał i rozwijającym się narodom w duchu sprawiedliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Święta to kulminacyjny moment uroczystości obchodów rocznicy zaślubin polskich morzy. Dziękuję wszystkim zacnym gościom, którzy są obecni na tej uroczystości. Dziękuję zwłaszcza tym, którzy przybyli z bardzo daleka, z różnych zakątków Polski, pokazując, jak ważny jest to dla nich moment. Jak ważna jest ograna sprawa. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję chórowi za uświadomienie tej uroczystości, służbie liturgicznej. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w to się włączyli. Chcę zaprosić jeszcze na dalszy ciąg uroczystości, nie tylko po tej mszy świętej, manifestacja patriotyczna w porcie, ale także po południu tu w Kłodzkiej Parze wystawa dotycząca życia generała Hallera, a później o godzinie 15 koncert pieśni patriotycznych, marynistycznych wykonania uczniów polskich szkół. Dziękuję wszystkim. W sposób szczególny chcę podziękować Tobie, księże biskupie Wiesławie. Nie tylko za obecność, ale za słowo. Uczestnicy tej uroczystości podziękowali obecnymi. W Pucku to nieczęsto się zdarza. Mają więc one wymiar szerszy i mocniejszy. Istotnie słuchając tego słowa z uwagą, zobaczyłem w Tobie biskupa, który jak biskup i chełmińscy od Kierów na tej ziemi, bo ta ziemia podlegała biskupom chełmińskim. Od wieków prosząc o wiarę, troszczyli się o życie religijne i narodowe i społeczne. Tu jest wielu ludzi z głębi Polski, może nie znają specyfiki tego miejsca. Ale przypomnę, że na Pomorzu, jeśli ostało się życie polskie, i jeśli na Pomorzu był język polski w czasach rybowych, to tylko dzięki Kościołowi. W szkole był język niemiecki, w domu był język kaszubski, a gdzie się nauczono polskiego? W kościele i na katechecie. I mądra polityka biskupów chełmińskich była taka, że przysyłali tu kapłanów, którzy nie znali kaszubskiego, aby nie ulegli pokusie mówić po kaszubsku, by nie wmówili miejscowym ludziom, że są tylko Kaszubami, a nie Polakami. I wtedy Boża ona była kontrowersyjna, a dziś widzimy, jak była mądra. Ta polityka odsadziła tę ziemię przed germanizacją. Ta polityka sprawiła, że Kaszubi przynieśli Polsce Pomorze. Bo traktat wersacki by go nie przyznał, gdyby tu nie było życie polskie. Ono było dzięki Kościołowi. Dziękuję Ci za to dzisiejsze słowo, które wpisywało się w życie tego, który zaślubił Boże Polsce w życie generała Hallera. Człowiek bez skazy, jak o nim się mówi. Człowiek głębokiej wiary. Człowiek, który nie znał kompromisów i konkluzji. Więc Polska sanacyjna go nie potrzebowała i Polska komunistyczna go nie potrzebowała. Ale on zrobił wielkie dzieła dla Polski. Okazuje się, że będąc poza tym nurtem, mając moralny kręgosłup, można zrobić wiele. Jak wiele zrobił dla wychowania, jak wiele zrobił
Dziękuję. Dziękuję wszystkim kapłanom, dziękuję wszystkim obecnym. Proszę o błogosławieństwo, a po błogosławieństwie włożę coś polskie, a potem wspólnie udamy się do portu, by zamanifestować nasze związki z morzem, naszą miłość ojczyzny. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas, prowadzi i dodaje sił, a także budzi nadzieję i rodzi radość w naszych sercach. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Ojciec i Syn, i Duch Święty.